Siemanko, Egon z tej strony, gang poszukiwaczy. Dzisiaj jest sobota, piękny dzionek, jest 7 rano. Jadę na spotkanie z Rafałem. Razem gdzieś tam pokopiemy sobie w parkach. I przed chwileczką dostałem miłą wiadomość od Wioli. Życzyła mi miłego dnia, także Wiolu i Przemo, pozdrawiam Was bardzo, bardzo, ale to bardzo serdecznie. Miłego dzionka Wam życzę. Co, nie przedłużając, widzimy się za chwileczkę w parku razem z Rafałem. Na razie, piona heja! No, siemanko, jestem już w parku. Jest Rafał. Pozdrówka. O, zobaczcie, jesteśmy w takim parku. Zaczynamy sobie, jest tu jakiś plac zabaw. Zaczynamy od tego placu zabaw i przeniesiemy się gdzieś tutaj, sobie połazimy, potuptamy chwilę. Ale strasznie wiecznie dzisiaj jest, kurde. Dobra, nie przedłużajmy. Widzimy się przy pierwszych dołeczkach, nie? Konkurs na pierwszą monetkę. Tak jest. No, wygrałem konkursik, zobaczcie, w piaskownicy. 5 franków belgijskich. 86. Także pozdrawiam 86. I lecimy dalej. I 5 centów. Spatrzcie, to sztabka złota. 2 sztabki złota. Bez puncy. Nie wiem, co to jest. Tu wygląda jakby, tak z Rafałem doszliśmy do wniosku, że jakby było przyspawane do czegoś. No zobaczcie, kurde, no. Jest bardzo ciężkie i wygląda naprawdę na jakieś kurde złoto. Nie wiem, co to jest, ale fajna znajda. Lecimy dalej. Do sprawdzenia. Patrzcie, i obok tej dziurki był pierścień. Patrzcie, to kurde, nie. Muszę to sprawdzić, bo puncy nie widzę żadnej. Ale jeżeli to jest złoto, to ja pierdzielę, ale konkretnie. Patrzcie, to jak się liśni, nie? Kurde, tu mówię, widać jakieś takie przebarwienia, coś. No ale kurde, lśnije się jak psu jajca, jak to się mówi. Ale czad, kurde, nie. Patrzcie to, oby było złoto, nie? O, jak ładnie dzwoni. I kto jest mistrzowym, kurde, mistrzem parkowym, nie? Lecimy dalej. No, za dużo oprócz mojego złota nie ma. Tak. A co to, Rafał? Jest pierdółka, ale fajne zdobienia. No. Z jednej i z drugiej strony. I co, będziemy lecieć chyba gdzie indziej, nie? Chwilę jeszcze tu potuptamy. Dokładnie. I zmieniamy miejscóweczkę. Po kolejne złoto. Dobra, zmieniliśmy miejscóweczkę. Tam już nic kompletnie nie wyszło. O, tam jest Rafał. Ładcie. Stare, fajne drzewa. Jesteśmy w lesie. Także tutaj potuptamy, zobaczymy, czy coś wyjdzie. Także widzimy się przy pierwszych dołeczkach, hej. O, jest na złom. Rafał, pierwszy sygnał i zobaczcie, jaka fajna. Koktajl. Ameliniowa buteleczka. Fajne, no. No. A ja super. Takie coś, patrzcie. To też jest bajka. Kurde, czatek, nie wiem co. Mi się wydaje, że to może tył jakiegoś zegara, nie? Na pokrętła. Nie wydaje ci się tu... Aha, faktycznie, patrz. Tak, blokada dzwonka, co nieraz była, nie? No, dokładnie. Według mnie to stary zegar piękny. Dobra, szukamy zegara, nie? Patrzcie, kolejna fajna znajdka. Nie wiem, czy to jest spód od tego świecznika. Przeczyśćmy trochę. Albo jakaś lampa. Może jakaś lampa od roweru czy coś. Cholera wie. No, ale fajne.
No co chwilę jakieś kawałki ceramiki znajdujemy, jakieś tam pierdółki. A tymczasem dzwonek od roweru. Zobaczcie, kurczę, taki strasznie zajechany. Nie wiadomo, czy coś jest, czy łysy. Także wrzucę go w odpowiednie preparaty i zobaczymy. Teraz na wierzchu. Taka fajna buteleczka. Także jak to z Rafałem mówimy, same śmietnisko, niezłe śmietnisko, ale i takie fajne. O, zobaczcie, w środku lasu mamy wielką piaskownicę. O, tak to wygląda. Teraz Rafał, pierwsza monetka. O kurde, z jakiego dołu. O, 5 centów z 80 juliana. Strasznie słaby sygnał, ale o, głęboko dorwałem. Jaka patynka. No i czad, lecimy dalej. W końcu pierwsza monetka tu na plaży. I 50 centów mi się marzy. Lecimy dalej. No, nic ciekawego się tu nie dzieje. Zobacz, coś tam od roweru. Czy to jest klucz? No, coś takiego. Patrzcie, tam znajdę. Ale czad, kurde, z drewna wystrugane. Nie wiem, czy ktoś specjalnie to tu zostawił. Ale już będzie u mnie w chacie. Ale czad, kurde, patrzcie to. Pięknie, własnoręcznie robione. Ale piękności. Dzisiaj sztabki złota, maski, kurde, ale czad. Ja no coś pięknego. Popatrz. Kurde, jakiś maj czy co? Ale piękne. Dobra, lecimy dalej. O, i teraz Rafał. O, ładna. No szkoda, troszkę pęknięta, ale to są niekompletna, ale ładna. Dobrze, a przed chwilą dupka się odgana, tak? Jeszcze. Tak, ale nie widzę. W tym momencie nie odczytasz. Oho, nic, okej. Okay. Ale super, no. No, Rafał już leci niestety. Super było. Także no. Także do następnego jak najbardziej. Dokładnie, a ja lecę gdzieś dalej, także widzimy się za chwileczkę, gdzie indziej. Chyba o ile deszcz, kurde, pozwolił. Zmieniłem miejscówkę, mam taki placyk i dwie kuleczki na oko. O, znowu się wiatr zerwał. A tymczasem patrzcie, jaka piękna klamereczka. No, trzeba spieszać spod tego drzewa. No i taka klamerka. Lecimy dalej. I zmienimy miejscówkę, jestem na plaży. I 50 centów, ale strasznie wieje i deszcz pada. Teraz guzik współczesny i 5 centów. No, chwilkę jeszcze pochodzę i kończę, bo jest strasznie zimno. I teraz w jednym deczku euro 10. A tam, kurczę, w oddali idzie dwóch małych chłopców z tatą i też z detektorami. Także fajnie. Zaczęło wychodzić, patrzcie. 20 centów i tu jest, o. Także 70 centów. No i kolejna jedyneczka wyszła. Teraz tutaj stały sygnał 65. Może być nasza ulubiona monetka. Patrzmy. Co jest? O, tak, tak głęboko. Nie, o. O jest, zobaczcie, widać. Jakie patynki nabrała. Jest ulubiona monetka. No, teraz też w ogóle posypało, zobaczcie, 3,20. Powiem wam, że dawno tu chyba nikt nie był. Kolejne 5 centów, kurde, ale Eldorado. Dawno tak nie było, kurcze, i to na plaży. I chyba będzie kolejna dwójka. 65 stały. Tak jest. Nasza ulubiona monetka. No, na plaży tej fura musi być. Ale fajna, krokodyl. I teraz rybka i 5 centów.
No kurde, chyba trzeba spieprzać. Słyszycie tą burzę? A tymczasem euro 20. O, 20 centów, a pioruny czaskają. Trzeba spieprzać, no. O, bo wycofuję się kawałek w lewo. Zobaczymy, może przejdzie bokiem. O, się rozpadało na dobre. Kurde, no. Tak się zaczęło fajnie, ale trzeba spieprzać. Dobra. Kurczę, mam powiem, przemokłem do suchej nitki. Widzimy się na podsumowanku. No, jest już niedziela, także czas na podsumowanko. Piję sobie właśnie kaweczkę, także wszystkiego dobrego. Jak widzicie, mega, mega, mega dzień, kurde, fanty mega. I przejdźmy od razu do znalezisk, ale kurczę, był czat, nie? Czat na maksa. Zacznę może od tej maski. Zobaczcie, po umyciu. No coś pięknego. Powiedzcie sami, co to może być, jak ktoś się zna na takich rzeczach. Czy to jacyś... Właśnie postać z Majów, czy to będzie z jakichś Inków, czy kurczę, nie wiem kogo. Czy z Indii ktoś. Ale bardzo fajna znajda, no naprawdę. Troszkę teraz poczekam, bo ją umyłem. Potem ją ładnie wyszlifuję i jakąś bejsam czy coś. Naprawdę super znajda. Tutaj mam te dwie piłeczki, buteleczka bardzo fajna. Ten tylnie. Część prawdopodobnie od zegara. Tak z Rafałem doszliśmy. O, pierdółki. Ponad 12 euro tam na tej plaży wpadło. Tutaj fajny, o. Fajna klamereczka kompletna. 5 franków belgijskich. No i te sztabki złota. Kurczę, zobaczcie, to jest naprawdę, jest taki piękny kolor. Tak się lśni. Muszę dać do sprawdzenia, do złotnika. Także jutro, bo dzisiaj jest niedziela, dzisiaj jest wszystko pozamykane. Jutro pójdę sprawdzić do złotnika i dam wam znać, kurczę, czy to jest prawdziwe złoto, czy nie. Ale dokładnie to wyglądało tak. O, pokażę wam. Podstawię kamerę. Ktoś sobie nosił, tutaj widać. Tu jest spaw i tu jest spaw. I o, to było tak dopasowane. Cyk, czyli ktoś to miał, o, tu na palcu i tak, o. Czyli ktoś sobie dwie sztabki złota nosił, o ile są ze złota, nosił na palcu. Także, a zobaczcie teraz jeszcze, ile to wszystko waży. Cyk. Dobra, jest sterowane i o. Sam pierścioneczek prawie 3 gramy. Sama sztabka prawie 12 gram. Łącznie 14,36. Także kurczę. No powiedzcie sami, wygląda jak złoto. Zobaczymy. No i takie znajdy. Naprawdę kurde, jeden z lepszych dni ostatnio. A jeżeli się okaże złoto, to może i najlepszy. I co, jak się podobało, tak jak zwykle? Zostawiajcie suby, lajki, pierdoły i widzimy się w kolejnych produkcjach. Miłej niedzieli, bawcie się dobrze. Pozdrawiam, piona, hej!